Jeśli Państwo pozwolicie, przejdę już do dzisiejszego naszego wykładu, który nosi tytuł Początki kina polskiego i będzie ilustrowany trzema filmami. Pierwszy film to Pruska kultura z 1908 roku, później będzie Bestia z 1917 roku i Ludzie bez jutra z 1919 roku, ale premiera tego filmu była w 21 roku, później wyjaśnię dlaczego. I muszę tu, proszę Państwa, od razu nawiązać do tego, co mówiłem o tym wyborze, o tej Radzie Programowej, która wybiera filmy na Akademii Polskiego Filmu. Muszę przyznać, że jako jeden z członków tej Rady dość mocno nagabywałem Radę i napierałem, aby zajęcia poświęcone początkom kina polskiego, który obejmuje tak na dobrą sprawę, proszę Państwa, 20 kilka lat, ćwierć wieku od 1895-6 roku, to umowna data, o czym za chwileczkę powiemy, do 1918 roku, a więc czasy do końca zaborów, no to jest na tyle długi okres, że warto byłoby mu poświęcić nie jedne zajęcia, tak jak dzisiaj, ale przynajmniej dwa zajęcia, a może nawet więcej. No w porównaniu do tego, proszę Państwa, ile zajęć poświęcimy okresowi kina II Rzeczpospolitej, czyli 20 latom, to będzie 6 zajęć, no to ta dysproporcja jest dość duża. Większość jednak w tej Radzie uznała, że wystarczy tylko zagaić na temat początków polskiego kina, zrobić pewien rekonesans, a te najważniejsze rzeczy związane z historią sztuki filmowej w Polsce, związane z polskim kinem, są od państwa niepodległego od 1918 roku w górę. Nie do końca się, proszę Państwa, z tym zgadzam, ale niech już tak zostanie. Jak Państwu powiedziałem, to jest program częściowo centralnie jakby determinowany, tworzony. I w związku z tym, proszę Państwa, stoi przed bardzo trudnym zadaniem, tak? Przedstawić 25 lat polskiego kina, polskiego w tym znaczeniu, że byli polscy twórcy, polscy widzowie, ale państwa polskiego nie było. Przedstawić tę ćwierć wieku w godzinę kwadrans. To jest naprawdę, proszę Państwa, bardzo, bardzo trudne. W związku z tym będzie to pewien taki przekrój najważniejszych nazwisk, przekrój najważniejszych zjawisk. Za tą ewentualną powierzchowność tego opisu bardzo Państwa przepraszam, no ale patrz wyżej, prawda, nie jestem w stanie tutaj nic więcej do tego dodać, a przecież nie będziemy siedzieć zbyt długo. Proszę Państwa, i na początek pozwolę sobie na taki podział chronologiczny. Generalnie, proszę Państwa, mój wykład będzie odnosił się do historii kina polskiego, do lokalnego kontekstu, do kina robionego na ziemiach polskich, natomiast od czasu do czasu będę starał się, proszę Państwa, to porównywać także z kinem powszechnym, bo tak się składa, że pojawienie się kina w różnych państwach, w jakimś jego kształcie, w tej ewolucji, jest właściwie podobne także i w Polsce, to znaczy pewne tendencje, pewne zjawiska, pewne rozwiązania, pewne instytucje, które wtedy się pojawiły, one są także charakterystyczne tylko dla Francji, Anglii czy Stanów Zjednoczonych, ale także dla Polski. Ale jednocześnie, proszę Państwa, porównując od czasu do czasu do globalnej historii kina, będę starał się wskazywać na specyfikę tego naszego lokalnego kina. To znaczy, co tak na dobrą sprawę, biorąc z powszechnego kina, polskie kino, polski przemysł filmowy, to za szybko nawet jeszcze mówić, bo on się dopiero pojawił, jego pierwociny gdzieś koło 1907-1908 roku, ten polski przemysł filmowy, czym się charakteryzował specyficznym, czyli w jakim sensie był polski, tak? A nie tylko przemysłem filmowym. I pozwolę sobie, proszę Państwa, w związku z tym na jakby podzielenie tego okresu w pewien sposób umownie, bo wszystko, co jest w historii kina, jakoś tam jest umowne, bo są przecież zjawiska, które z jednej strony zaczynają się wcześniej niż ta data, którą sobie wyznaczę, niektóre trwają później, ale pozwolę sobie umownie podzielić ten okres polskiego kina na trzy. Okres wynalazców i wynalazków, następnie okres kina jarmarcznego, następnie i później okres kin stałych i narodzin przemysłu filmowego, tam jest literówka, narodzin przemysłu filmowego. Zacznijmy, proszę Państwa, od tego pierwszego okresu wynalazku, ale zanim o tym, to pewna umowna, za chwilę wyjaśnię dlaczego, taka nie do końca prawdziwa, czy w każdym razie taka, której się trzeba mocno trzymać. Umowna data początków polskiego kina. Proszę Państwa, gdybyśmy szli tropem historiografii innych państw europejskich, nie Ameryki, bo Stany Zjednoczone uważają, że kino wynalazł Edison, tak? 2 lata przed braćmi Lumière. A gdybyśmy, proszę Państwa, szli tropem wielu innych kinematografii narodowych, to bardzo często punktem wyjścia do stworzenia tej daty inicjującej historię danego kina, to co wszystko, to wcześniej, to jest prehistoria oczywiście, byłaby data pierwszej projekcji, publicznej projekcji, płatnej projekcji kinematografem braci Lumière na ziemiach polskich. Pewnie Państwo wiecie, że początki kina, znowu powiem te umowne, bo było wielu wynalazców i twórców, którzy przed Lumière'ami pokazywali ruchome obrazy, ale taką umowną datą kina, która oddziela to, co jest historią od tego, co jest prehistorią, archeologią kina, jest 28 grudnia 1895 roku projekcja w Paryżu, prawda, w Grand Café, pierwsza płatna, promowana, publiczna projekcja. Jeśli ona rozpoczyna te oficjalne dzieje kina, przynajmniej w naszym kręgu tutaj europejskim, powiedzmy, no to wiadomo, że można by tą samą metodę zastosować wobec
wobec polskiego kina i powiedzieć, wtedy, kiedy pojawił się po raz pierwszy kinematograf Braci Mier na ziemiach polskich, wtedy rozpoczęło się polskie kino. To jest perspektywa globalna, tak? W tym sensie, że to, co wyznacza, to jest to, co powstało we Francji, a właściwie powstało w takim, można powiedzieć, szerokim widokręgu kina powszechnego. Jeśli tak, proszę Państwa, to niezwykle ważną datą jest 14 listopada 1896 roku, czyli pierwsza na ziemiach polskich prezentacja kinematografu Braci Lumière w Krakowie na deskach Teatru Miejskiego imienia Słowackiego. To jest, proszę Państwa, niezwykle ważne. Za chwileczkę będziemy, proszę Państwa, mówić o tym, że kino narodziło się w pewnym entourażu, w pewnym rozumieniu, tak? Ono miało jakiś, na początek ludzie próbowali go jakoś zidentyfikować. I to, że ono pojawiło się na deskach teatru, bardzo ważnego teatru, repertuarowego, promującego kulturę wysoką, to nie jest, proszę Państwa, przypadek. Kino nie pojawiło się, proszę Państwa, na jakimś jarmarku, nie, na początku. Czy nawet nie pojawiło się, jak we Francji, w jakiejś Grand Café, chociaż to była renomowana restauracja, natomiast pojawiło się po prostu od razu na deskach teatru jako cud XIX wieku, tak? A gdzie można pokazać cud? Komu? No inteligencji, wyższym warstwom, które spotykają się gdzie? No w teatrze, bo teatr był wtedy odbierany oczywiście jako sztuka wyższa, zwłaszcza teatr pokazujący swoje sztuki w budynku Teatru Miejskiego imienia Słowackiego. Proszę Państwa, oczywiście wcześniej na ziemiach polskich także były prezentacje inną aparaturą, na przykład aparaturą Edisona. Tyle tylko, proszę Państwa, że dość powszechnie historycy przywołują, czy często przywołują historycy takie cytaty, jakieś wspomnienia, czy opinie krytyków ówczesnych, protokrytyków filmowych, którzy pisali, że te pokazy kinematografem, czy właściwie kinetoskopem, czy jakimś innym sprzętem Edisona były niedoskonałe, że były bardzo drgał ten obraz, prawda, że publiczność się męczyła. Jedną z rzeczy, proszę Państwa, które na pewno bracia Lumière mieli lepszą, jeśli można użyć takiego uproszczenia, niż Edison, to po prostu lepsza aparatura sprzętowa, lepsza kamera i lepszy projektor. Tak, bracia Lumière w dużym stopniu zrobili karierę na całym świecie, dlatego że ich sprzęt po prostu był doskonały. Ta 4-kilogramowa kamerka, prawda, która jednocześnie była także po podstawieniu Laterna Magica jakiegoś rzutnika, była jednocześnie także projektorem filmowym, a jeszcze w tym 4-kilogramowym pudełku można było, proszę Państwa, kopiować taśmę filmową. Ona po prostu na tamten czas była doskonałym sprzętem. A jeśli jeszcze pomyślimy, że za braćmi Lumière krył się kapitał, bo oni byli przecież przedsiębiorcami, mieli ten kapitał i mogli spieniężyć, wprowadzić w obieg ten swój własny kinematograf, mogli rozesłać swoich kinematografistów po całym świecie, to ich zwycięstwo staje się jakby zrozumiałe, a jednocześnie bezapelacyjnie. Oni z Edisonem, przynajmniej na gruncie europejskim, wygrali, można powiedzieć, w cuglach. I w związku z tym to, że Edison wcześniej coś pokazywał, to jakoś dla nas nie jest istotne. Ważne jest to, że bracia Lumière pokazali to w Teatrze Słowackiego. Gdybyśmy się, proszę Państwa, jednak odwołali do kultury lokalnej, to znaczy cenilibyśmy sobie bardziej spojrzenie oddolne niż odgórne, czyli kino polskie nie jako część globalnego kina powszechnego, gdzie bracia Lumière grają pierwsze skrzypce, a gdybyśmy sięgnęli w dół, to tutaj musielibyśmy, proszę Państwa, powiedzieć, że być może początki polskiego kina, tą umowną datą polskiego kina nie jest 14 listopada 1896 roku, ale jest, tak jak Państwo tutaj widzicie, albo umowna data 1895 roku, czyli tego samego roku, co projekcja braci Lumière, filmów Kazimierza Pruszyńskiego, bo on wynalezionym przez siebie aparatem, pleografem, zrobił kilka eksperymentalnych filmów, w związku z tym, że dokonał tego samego, co bracia Lumière, tak? Tylko że na naszym gruncie. W związku z tym, gdybyśmy cenili sobie ten polski kontekst, to uznalibyśmy, że to jest data początku polskiego kina. Muszę od razu powiedzieć, proszę Państwa, że taką datę przyjmuję, ale bardzo tak luźno o tym piszę, nie toczę jakichś sporów wokół tej daty. Profesor Tadeusz Lubelski, jeden z najważniejszych historyków polskiego kina, w swojej, można powiedzieć, już teraz kanonicznej książce, kanonicznym podręczniku Historia kina polskiego, uznaje, że wtedy, kiedy Kazimierz Pruszyński poszedł na ulicę i sfilmował swoim eksperymentalnym pleografem, czyli kinematografem, tylko że wymyślonym przez niego samego, jakieś zdjęcia na ulicy, to tu mamy początek polskiego kina. Można, oczywiście można przyjąć i takie założenie. W tym mniej więcej samym czasie Piotr Lebiedziński, wynalazca, też zrealizował dwa filmy. Jeden nazywał się Krakowiak, drugi Scena w łazience. Przetrwały, proszę Państwa, do naszych czasów fotogramy nieruchome z tych filmów. Bardzo króciutkie one były. Pierwszy to był Krakowiak, czyli taniec oczywiście. Drugi Scena w łazience to ponoć był film różowy. Tak, proszę Państwa, byśmy dzisiaj go pewnie powiedzieli. Tak? Ale, proszę Państwa, tu trzeba dokonać pewnego zastrzeżenia, o którym zresztą już mówiłem. Otóż, proszę Państwa, my mówimy o kinematografii polskiej,
czyli przyjmując tą lokalną jakby perspektywę, ale wtedy państwa polskiego nie było, tak? Więc można powiedzieć, dokonujemy pewnego projektowania czegoś, co dopiero nastąpi. Jakby mamy świadomość, gdzie te ziemie polskie były przed zaborami i mamy świadomość, gdzie one później będą po 1918 roku. Więc wszystko to, co się dzieje na tym obszarze, przecież podzielonym na 3 zabory, tak? Wszystko, co się dzieje na tym obszarze, co jest robione dla polskiej publiczności, przez polskich twórców filmowych czy pierwszych operatorów, o polskiej tematyce, to można uznać no, taką materią, takim wolumenem czy zestawem polskiego kina, chociaż jak powiedziałem, wtedy polskiego kina w znaczeniu państwa, które stoi za kinem produkowanym, nie było. Tak? Więc to jest tylko takie zastrzeżenie, jeśli ktoś definiuje kino przez kino narodowe, przez fakt istnienia państwa narodowego, które, w ramach którego produkuje się filmy, to wychodząc z takiej definicji, polskiego kina wtedy nie było. Było na przykład kino rosyjskie z gubernią, tak, czy z prwislańskim krajem, obejmującym Łódź, obejmującym Warszawę, prawda, otwartym na cały rynek carski, rosyjski i właściwie będącym częścią składową tego wielkiego imperium. Tak. Wtedy powiedzieliśmy, że istniało kino rosyjskie, kino prusko-niemieckie, bo właśnie niemieckie, no bo Prusy skończyły się w 1871 roku i kino na przykład, nie wiem, austro-węgierskie. Tak. Ale my oczywiście wiemy, że byli Polacy, szerzej traktujemy tą polskość niż w taki sposób bardzo instrumentalny. Proszę Państwa, okres wynalazców, czyli ten pierwszy okres, tak jak Państwo pewnie wiecie, może z jakichś innych zajęć, no to właśnie okres historii kina zdominowany przez tych wszystkich wynalazców ze środowisk fotograficznych, naukowych, przemysłowców, prawda? Pokazy w takich zaadaptowanych salach, jak teatr, ale też jak restauracja, jakieś kawiarnie. I tu jest ciekawe, proszę Państwa, widzowie, w dużym stopniu była to, przy pokaźnym stopniu była to burżuazja, czasem nawet arystokracja, zwłaszcza we Francji chętnie arystokracja chodziła oglądać takie filmy, a na pewno też inteligencja zafascynowana nowym wynalazkiem. Bo proszę Państwa, kino, a właściwie kinematograf, narodził się jako zwieńczenie pochodu wynalazków XIX wieku. Można powiedzieć, że pomiędzy kinematografem a kinem, to niby nazwa pochodząca z tego samego źródła słowu, jest jednak radykalna różnica. Kinematograf to był wynalazek techniczny, który jak cały XIX wiek tak by sugerował, że oto mamy do czynienia z kolejnym cudem techniki, że oto ludzkość przy pomocy kolejnego cudu techniki, jak nie wiem, żarówka, jak elektrownia, jak patefon, udoskonala swoje życie, oto pojawił się kolejny wynalazek. Państwo pewnie wiecie, że XIX wiek to jest ten wiek scjentyzmu, pozytywizmu, prawda, takiego wiary w naukę, która kieruje ludzkością ku jakiejś tam świetlanej erze. I w gruncie rzeczy kinematograf jako wynalazek skonstruowany w środowisku inteligentów, przemysłowców, burżuazji był właśnie takim wynalazkiem. On można powiedzieć, że bardzo konweniował z ich stylem życia, obyczajem i tak dalej. A mówię o tym, proszę Państwa, dlatego, że kilka lat później będziemy śmiało mogli już mówić o kinie, nie o kinematografie, czyli o wynalazku, ale o kinie, czyli czymś, co jest rozrywką, później sztuką filmową, czyli coś, co przejdzie z obszaru wynalazku na obszar medium, który pokazuje nam ruchome obrazki i opowiada nam historię. A to nie jest to samo, proszę Państwa. Więc różnica między kinematografem a kinem jest tutaj zasadnicza. Tak jak powiedziałem, film traktowany jako kolejny cudowny wynalazek był w tamtym czasie. I proszę Państwa, jeśli tak jest, to my, że jak powiem, sroce spod ogona nie wypadliśmy, mieliśmy swoich wynalazców. I proszę Państwa, wymieniam tylko dwóch wynalazców, którzy naprawdę wnieśli do historii kina, nie tylko polskiego, ale też powszechnego, bardzo duży wkład. Ich było więcej. Właściwie każde państwo, proszę Państwa, miało tych jakichś swoich wynalazców. Szacuje się, że około 1895 roku, kiedy bracia Lumière pokazywali ten swój kinematograf, istniało mniej więcej w Europie 300 wynalazków, 300 różnych kamer filmowych, aparatów kinematograficznych, nazwijmy to tak, chociaż słowo kinematograf jest zarezerwowane dla braci Lumière. W związku z tym w Polsce też kilku takich musiało istnieć. I proszę Państwa, ja tu wymieniam nazwiska, tymi się nie zajmę, chociaż oni są bardzo ważni, już zresztą padło to nazwisko Piotr Lebiedziński, Jan Szczepanik, nazywany czasem polskim Edisonem, tak, bo też wynalazł zrobił też kilkadziesiąt wynalazków, bracia Popławscy, ale nas interesują, proszę Państwa, dwaj faceci, przepraszam za ten kolokwializm, dwaj mężczyźni, zresztą słowo faceci nie pasują do nich, bo jak Państwo widzicie, to nobliwi z takimi, prawda, tutaj wąsiskami. Następny będzie miał jeszcze taką dużą brodę. Mianowicie Kazimierz Pruszyński, syn Konrada Pruszyńskiego, czyli słynnego promyka, działacza okresu pozytywizmu, czyli proszę Państwa Kazimierz Pruszyński. I teraz Państwa, to on już w 1894 roku zrealizował, czy stworzył pleograf, czyli kamerę do zdjęć momentalnych, ale więc po prostu łapiącą, prawda, rzeczywistość, a później uruchamiającą ją w akcie projekcji. Tyle tylko, że proszę Państwa, to był słaby
niestety, słaby wynalazek, w tym znaczeniu, że był bardzo no, nieforemny, ciężki, nie można go było wprowadzić w taką przemysłową, w takie przymusowe użytkowanie, jak 4-kilogramową skrzyneczkę braci Lumière. Było to po prostu zbyt kłopotliwe, ale Państwa tymi, 4 lata później Państwa zbudował biopleograf, tam Państwo macie zdjęcie tego mechanizmu, ja nie będę Państwa tłumaczył, jak to wszystko wyglądało. Dość powiedzieć Państwa, że to już było 3 lata po wynalezieniu kinematografu, no i można powiedzieć, że Kazimierz Pruszyński, niezależnie od jego geniuszu technicznego, no niewiele mógł zrobić z wprowadzeniem tego wynalazku, z poziomu eksperymentu w poziom powszechnego użycia, tak? Nie stały za niego wielkie kapitały, nie stały za niego centrum świata tamtego, jakim był Paryż, a bracia Lumière mieszkali w centrum ówczesnego świata, czyli w Paryżu. Mimo wszystko Polska była prowincjonalnym krajem i trudno było liczyć na to, że bez kapitałów uda się uczynić przemysłowy użytek z nowo wynalezionego biopleografu Kazimierza Pruszyńskiego, który zresztą był na 2 taśmy, więc to też było dość kłopotliwe, był bardzo ciężki i tu pewnych braków wciąż Kazimierz Pruszyński nie ominął, ale zrealizował tym biopleografem Państwa kilka, powiedzielibyśmy, znaczy filmów fabularnych, jak na tamty czas dość długi, bo trwały 2 minuty. Państwa, Powrót Birbanta i Przygoda dorożkarza. Tak się te 2 filmy nazywały. Zresztą, co ciekawe, Państwa, zagrał w tych filmach wybitny polski aktor Kazimierz Junosz Astępowski. Żeby miał, można powiedzieć, takie nosa do filmu. No, jedne z pierwszych filmów, jakie w ogóle zrealizowano fabularnych w polskim kinie, tak, czyli ten Powrót Birbanta czy Przygoda dorożkarza i kto jest tam tym Birbantem i tym, którego dorożkarz przywozi, Kazimierz Junosz Astępowski. Mniej więcej znamy Państwa też fabułę tego filmu. No, jak 2 minuty, no, to myślicie się Państwo, że nie może być to skomplikowana fabuła. Powrót Birbanta to jest taka, Państwa, powiedzielibyśmy lekko poimprezowy film, to znaczy Birbant, czyli jak Państwo wiecie, ktoś, kogo można określić tak, że pewnym znakiem powszechnie rozpoznawalnym, prawda? Birbant wraca z imprezy po jakoś rankiem, prawda? I nie może wysiąść z tej dorożki, w związku z tym jakiś tam dorożca, który jest przy bramie, dorożkarz też biorą go pod ramię i prowadzą do domu, żeby się tam gdzieś skrył. Nie ma przynajmniej, ten film nie przetrwał, tak? On jest z opisów. Generalnie te filmy znamy i z fotogramu w tym wypadku jednego, a Przygoda dorożkarza była jeszcze bardziej, Państwa, zaskakująca, taka powiedzieliśmy trochę jak filmy Georges'a Méliès'a, Państwo pewnie kojarzycie, Podróż na Księżyc, te wszystkie takie triki filmowe. To była taka opowieść, w którym dorożkarz przyjeżdża pod dom właśnie, pod ten sam dom i w międzyczasie koń zostanie podmieniony przez osła, tak? On tam usnął, koń zostaje podmieniony przez osła, on się budzi, patrzy, a tu osioł, prawda? Nie tylko on, ale także ten osioł. W tym sensie, że widać było ewidentnie, że Pruszyński no, pobawił się tą postacią i chciał z niej się trochę pośmiać. Ale to były przynajmniej takie pierwsze próby kina fabularnego. Wcześniej powstawały filmy dokumentalne, o czym jeszcze wspomnimy, natomiast to były takie bardzo wczesne próby kina fabularnego. Także trudno nawet wiązać mocno polski film fabularny, tą narodziny polskiej sztuki filmowej z tymi 2 filmami. To były właśnie takie trochę eksperymenty filmowe. Przecież, ale chyba jeszcze ważniejsze jest to, co się zdarzyło później. To znaczy 2 wynalazki, które wynalazł Kazimierz Pruszyński. Po pierwsze tak zwany obturator, czyli migawkę. Problemem, Państwa, wczesnego kina było to, że obraz cały czas drgał. To znaczy światło drgało. Widzowie męczyli się po 20 minutach, tak jak ja teraz cały czas się męczę, próbując uciec, Państwa, przed tym światłem tutaj, który mnie atakuje, prawda? Ja normalnie czuję się, Państwa, jak ten widz w pierwszym okresie kina potrzebuje jakiegoś, na gwałt potrzebuje jakiegoś Pruszyńskiego, który mnie uratuje. Jeżeli, Państwa, obraz drgał, bo no, nie będę, Państwa, mocno wchodził w realia, ale chodzi o to, Państwa, że w momencie, kiedy jakby ruchomy obraz, który jest zarejestrowany jako zdjęcie na taśmie filmowej, o czym Państwo wiecie, prawda, pada na siatkówkę naszego oka, to musi mieć malutki moment, żeby się jakby przyjąć na tym oku, tak, zakomodować, tak? W związku z tym, tak na dobrą sprawę, film to nie jest tylko i wyłącznie, Państwa, to nie są tylko i wyłącznie ciągłe zdjęcia, jeden po drugim, prawda, na taśmie filmowej. To jest też chwila czerni. To jest ta chwila zaczernienia, która sprawia, że nie pada na nasz wzrok, na naszą siatkówkę żadna informacja, żaden obrazek i dzięki temu możemy zaakomodować ten poprzedni obraz, a później połączyć go z następnym. Trzeba było w związku z tym, Państwa, przygotować taki obturator, taką migawkę, która by zasłaniała tutaj ten obiektyw, nie? I on coś takiego, Państwa, wymyślił i to bardzo upłynniło przekaz filmowy i dość, Państwa, powiedzieć, że kiedy, Państwa, opatentował w 1909 roku, to wynaleziony chyba jeszcze w 1902 roku obturator, opatentował oczywiście we Francji, bo wtedy było to centrum świata i centrum przemysłu filmowego, Stany Zjednoczone dopiero właśnie rodziły się jako potęga, to, Państwa, krótko potem
widzowie odetchnęli, bo zaczęto instalować ten obturator na przykład w kamerach Gomonta, Pate i widzowie odetchnęli, bo nagle uznali, że on nie ma tego niepokojącego, męczliwego drgania obrazu, który sprawiał, że można było przez 20 minut tylko film oglądać i trzeba było później publiczność, brzydko mówiąc, wyrzucać z sali albo robić przerwę. A to, proszę Państwa, jest niezwykle ważne dla w ogóle rozwoju sztuki filmowej, bo do mniej więcej, proszę Państwa, 1998 roku filmy trwały 20 minut max, może krócej nawet. A od tego momentu, kiedy nie było już tego ograniczenia fizycznego i widz się po prostu nie męczył, można było nie tylko z tego powodu, ale także z tego powodu wyciągnąć projekcję filmową do takiej długości, 4 lata później, jak na przykład Kabiria, 2-3 godziny, jak kilka lat później Gryfisa, 3-4 godziny, do takich długich filmów, bo już nie było tego ograniczenia technologicznego i w dużym stopniu ten, który pomógł widzom na całym świecie, to był Polak Kazimierz Pruszyński, dzięki jego obturatorowi, dzięki jego migawce. I jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, on był pierwszym, który wymyślił kamerę taką, wiecie Państwo, reporterską. To, co my, proszę Państwa, dzisiaj mamy właściwie wszędzie, łącznie, prawda, z tym, no, to też jest przecież kamera, nie tylko, że czasem ktoś do nas dzwoni, ale generalnie to też jest kamera. Otóż, proszę Państwa, on wymyślił taką kamerę ręczną, reporterską i zaczęto ją bardzo szybko użytkować. Wymyślił w 1910 roku aeroskop, a najbardziej spektakularne użytkowanie, wykorzystanie tej kamery, proszę Państwa, to jest 1917 rok, pierwsza wojna światowa, lotnictwo brytyjskie, angielskie, które filmowało z góry walki właśnie dzięki kamerze reporterskiej Kazimierza Pruszyńskiego. Ona miała zresztą genialną konstrukcję, proszę Państwa, ta kamera, bo ona nie była na jakąś tam sprężynę nakręcaną, czy już nie mówiąc o jakimś elektryce, która napędzała, tylko ona była na pompkę, nie? Robiło się, napędzało się tam jakieś, tworzyło się jakieś ciśnienie, puszczało się to ciśnienie, ruszał silniczek, tak, i jakieś 30 sekund można było w ten sposób, proszę Państwa, trzymając kamerę w dwie ręce, a nie martwiąc się, że jedną ręką trzeba, prawda, kręcić, można było trzymając kamerę w dwie ręce rejestrować rzeczywistość reporterską. On wymyślił, proszę Państwa, także kamerę, tutaj nie umieściłem, oko, w 1914 roku taką kamerę rodzinną, to znaczy taką dla wszystkich. Tylko nie wprowadził jej w czyn, niektórzy twierdzą dlatego, że upierał się, że ona powinna być bardzo tania. No bo skoro rodzinna, tak, skoro powinna być dla wszystkich, tak jak dzisiaj mamy kamery, no to powinna być bardzo tania, no ale nie był w stanie przeskoczyć tych wszystkich ekonomicznych problemów. Także, proszę Państwa, Kazimierz Pruszyński to jest postać naprawdę, o której warto pamiętać z tego jeszcze wczesnego okresu wynalazców. A drugi, proszę Państwa, który zasłynął na całym świecie, to był właściwie teoretyk kina. Powiedziałbym, jeden z pierwszych teoretyków kina, a właściwie jeden z pierwszych teoretyków kinematografu. Zaraz tą różnicę, proszę Państwa, wyjaśnię. To był nadworny fotograf i operator, co do tego tutaj nie ma stuprocentowej pewności, operator cara Mikołaja II, wcześniej zajmujący się fotografią, miał salon fotograficzny i w Warszawie, i w Paryżu. Syn nauczyciela języka francuskiego, więc doskonale znał francuski, łatwo przerzucił pomost pomiędzy Polską a Francją, co było niezwykle, proszę Państwa, ważne, bo żeby funkcjonować w obiegu powszechnym w tamtym czasie, to trzeba było nie być na peryferiach, nie? Kultury. Przepraszam, że tak mówię, ale Polska była wtedy na peryferiach kultury europejskiej, ale być w samym centrum kultury europejskiej, jakim była Francja. I on, proszę Państwa, zapraszamy serdecznie, proszę bardzo. Proszę bardzo. I on, proszę Państwa, właśnie w takim rozdwojeniu pomiędzy Warszawą a Paryżem funkcjonował. I, proszę Państwa, za co jest znany? Za to, że jest pierwszym takim z prawdziwego zdarzenia teoretykiem kina, tego nowego wynalazku. Jakie były główne tezy Matuszewskiego? Otóż Matuszewski uważał, po pierwsze, że kino ma służyć jakby takim praktycznym celom. To znaczy nie ma być formą rozrywki i nie ma wchodzić na obszar fikcji fabularnej, wiecie Państwo, nie? Czyli nie ma być tworzeniem filmów, ale ma służyć ludziom w takich działaniach bardzo praktycznych i naukowych, takim, wiecie Państwo, jak ktoś mówi, takich twardych. Na przykład powinny powstawać dzięki temu kinematografowi, powinny powstawać filmy oświatowe. Na przykład można dokonywać nauki, czy można dokonywać dydaktyki przy pomocy kamery. Sam rejestrował, proszę Państwa, na przykład medyczne operacje, po to, żeby prezentując te medyczne operacje, uczyć adeptów medycyny, jak się na przykład taką operację wykonują. Zresztą, proszę Państwa, jego paleta jakby takich użyć, praktycznych użyć kinematografu, takich, które dzisiaj byśmy związali raczej z rodzajem kina naukowego i oświatowego, a nie z kinem fabularnym, tak? Ona była niezwykle szeroka. Tak? On uważał na przykład, że można rejestrować dzieła sztuki, pracę dyrygenta. Strzelam, proszę Państwa, teraz tak trochę, ale pokazuję, jaka była jego rozpiętość myślowa. Pracę dyrygenta, że można, proszę Państwa, także
robić filmy wojskowe, na przykład uwielbiał filmować musztry i takie parady wojskowe, prawda? On zresztą wiązał z tym dodatkowy, proszę Państwa, taki aspekt, można powiedzieć, moralny, bo mówił coś takiego, on był takim człowiekiem legalistą, ufającym władzy, mówił coś takiego, że jak taki żołnierz popatrzy w twarz, szczerą twarz, proszę Państwa, trochę parafrazuję, ale szczerą twarz swojego dowódcy, prawda, to będzie z nim mocno związany, więc pokazujmy takie filmy nie tylko po to, żeby wiadomo było, jak wykonywać musztry czy jakieś zadania wojskowe, ale żebyśmy także, można powiedzieć, takiego ducha wspierali, prawda, takiego propaństwowego, lojalistycznego ducha wśród tych żołnierzy. Także, proszę Państwa, tego sporo było, ale sama pierwsza jego myśl, która została opublikowana w pierwszej broszurze, taka pionierskiej broszurze Nowe źródło historii, mówi, proszę Państwa, tak na dobrą sprawę, o czym na początku myślał. On uważał, proszę Państwa, że wynalazek kinematografu jest wynalazkiem doskonałego dokumentu historycznego, jakiego wcześniej nie było. Rozumował tak, proszę Państwa, jak każdy z nas pewnie, czy często rozumujemy tak. To, co sfilmowane, prawda, jest niepodważalne. To, co sfilmowane i uruchomione, prawda, przed światłem kinematografu, jest doskonałym źródłem historycznym, bo nikt tego nie zakwestionuje. To, co widzimy, jest prawdą, po prostu nagą samą w sobie. W związku z tym można powiedzieć, że na każdej tej klatce filmowej zarejestrowana jest po prostu prawda historyczna. I na przykład postulował, żeby w związku z tym, ułatwiając historykom pracę, a historia pod koniec XIX wieku była prawie traktowana jak nauka empiryczna, nie? To żeby przygotować archiwa filmowe, tak? Żeby było coś takiego jak archiwum filmowe, gdzie będzie się składowało w takiej składnicy kinematografii historycznej, będzie się składowało te filmy, które będą jednocześnie źródłem historycznym i po latach historyk z takiego archiwum, składnicy kinematografii historycznej wyciągnie taki film i jak będzie jakiś spór historyczny, puści film i powie, tak było. Nie? Oczywiście jest, proszę Państwa, naiwność duża, bo było w tym sensie, że widać tylko to, co na zewnątrz, prawda? Tylko to, co człowiek wykonuje na zewnątrz, ale motywacje, prawda, jakieś zakulisowe działania, gdzie kamera nie dociera, oczywiście w historii kluczowe, są tutaj niemożliwe do ogarnięcia. Niemniej jednak on miał taką głęboką wiarę, że to jest doskonałe źródło historyczne i to była jego pierwsza idea, a później w drugiej broszurze, Ożywiona fotografia, czym jest, czym być powinna, właśnie jakby poszerzył ten swój krąg zainteresowania o takie kino oświatowe, o którym Państwu już przed chwilą mówiłem. Dodajmy, proszę Państwa, te dwie publikacje, te dwie broszury były opublikowane, czy te dwa teksty były opublikowane w Le Figaro, w francuskim Le Figaro po francusku. Tak? Dzięki temu, jakby można powiedzieć, odniosły pewien skutek. Tak? Gdyby były opublikowane w Krakowie czy w Warszawie, nie do końca jestem pewien, czy rzeczywiście przetrwałyby próbę czasu i dzisiaj mówilibyśmy o Bolesławie Matuszewskim jako jednym z pierwszych teoretyków kina, ale proszę Państwa, przy okazji, jednych z pierwszych teoretyków kinematografu, a nie kina. Jeśli kino traktujemy jako sztukę, rozrywkę, kulturę masową XX wieku, to proszę zobaczyć, Matuszewski był przede wszystkim teoretykiem kinematografu jako znowu wynalazku, który ułatwia człowiekowi życie. Czyli można powiedzieć, wieńczył XIX wiek, a nie otwierał nową epokę. I po nim właściwie później przez kilka lat taka trochę posucha w myśli filmowej nastąpiła, dopóki nie zaczęto zadawać sobie pytanie, czy kino nie może rejestrować rzeczywistość, bo to było oczywiste od braci Lumière, tylko czy kino może być sztuką? Zaczęto sobie zadawać takie pytanie, czy może być siódmą sztuką i tak dalej, nie? Tym się nie zajmował Matuszewski. Dla niego kino nie powinno być sztuką. Kino przede wszystkim powinno być wynalazkiem, który ułatwia człowiekowi życie, na przykład poprzez filmy oświatowe. I to było dla niego najistotniejsze. Dalej, proszę Państwa, to ci dwaj warci są zapamiętania, bez wątpienia. Mówiłem Państwu, że będzie to trochę takie przekrojowe, ale te dwa nazwiska zawsze mi gdzieś w głowie kołaczą i myślę, że naprawdę wniosły bardzo dużo w rozwój kinematografii, kina, także rozumienia kina. Drugi, proszę Państwa, okres, mniej więcej około 1900 roku, 1907 i 8 roku, to okres tak zwanego kina jarmarcznego. I tu przy okazji, proszę Państwa, jak słyszymy to słowo jarmarczne, ja wziąłem go w cudzysłów to słowo, jak słyszymy słowo jarmarczne, to rozumiem, mamy takie poczucie, że tutaj byle jakie, nie? Jak jarmarczne to takie proste, uproszczone, czyli to, co było na początku, wiecie Państwo, rejestracja rzeczywistości, inteligenci, którzy pochylają się nad kinem jako wynalazkiem, nagle poszło w zapomnienie, bo kinematografista wziął na plecy jakiś swój aparat do zdjęć momentalnych i poszedł gdzieś w cyrki, w jarmarki, prawda, pokazując bardzo takie niewybredne filmy. Otóż, Państwa, od pewnego czasu historycy kina walczą z tym określeniem jarmarczne. Ja pozwoliłem je sobie użyć w zastępstwie też do kina wędrownego, ale wziąłem je w cudzysłów, dlatego, Państwa, że to jest kino jarmarczne w tym znaczeniu w formie dystrybucji, to znaczy, gdzie było pokazywane. Tak, gdzie było rozpowszechniane. Natomiast wcale to nie znaczy, że to kino tamtego czasu było tylko i wyłącznie jakąś podłą rozrywką, komedyjką, jakimś taką, wiecie Państwo, iluzją, fantazją, raczej Georges Méliès niż bracia Lumière. Nie.
Za chwileczkę Państwu pokażę taki program z 1905 roku kina, właściwie takiej sali kinowej z Poznania. To zobaczycie Państwo, jaka tam jest różnorodność różnych przekazów i trudno powiedzieć, że to jest uproszczony, jakiś banalny przekaz. No w każdym razie, dlaczego w ogóle kino jarmarczne zafunkcjonowało? Częściowo zostało to, proszę Państwa, wymuszone. Proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, że na początku nie wynajmowano kopii filmowych. Dzisiaj jest to dość powszechny proceder. Wynajmuje się kopie filmowe na jakiś czas, prawda, i pokazuje w kinie, później się oddaje dystrybutorowi, a dystrybutor, prawda, ma jakąś tam umowę z producentem. Tej firmie, która to rozpowszechnia, oddaje się kopię. Miałem na 2 lata, dziękuję, oddaję, zapłaciłem jakąś licencję i wszystko na ten temat. Kiedyś, proszę Państwa, nie rozpowszechniało się praw do filmów, inaczej mówiąc, czyli kopii filmowych, które przez 2 lata mogłem pokazywać, a później oddaję, czy jakiś okres czasu, tylko kupowało się po prostu filmy na metry. Jechało się najczęściej w Polsce, wtedy w tamtym czasie jeszcze de facto nie było jakiś przedstawicielstw większych firm dystrybucyjnych czy producenckich, tylko trzeba było jechać na przykład do Paryża. Jechało się do Paryża i za zgromadzone pieniążki kupowało się na przykład 1000 metrów taśmy, tak? 1 kilometr taśmy filmowej, na którym było wszystko. Wiecie Państwo, króciutkie filmiki o każdej treści. I teraz taki ten, kto kupił, chciał oczywiście spieniężyć i zarobić jak najwięcej. No ale proszę Państwa, pokazał powiedzmy w Krakowie przez 2 tygodnie czy 3 tygodnie publiczność, która chciała ten film zobaczyć, już ten film zobaczyła. Co dalej? Ja dalej chcę sprzedać, ja dalej chcę zarabiać na tym filmie, ale publiczność już mi po raz drugi nie przyjdzie na to, co już obejrzała. No co ja mogę zrobić? No muszę wziąć, zakasać rękawy, wziąć kamerę na plecy czy jakiś ten aparat projekcyjny i pójść do coraz mniejszych miasteczek, nie? Pójść do Radomia, później być może pójść do Kielc, później być może pójść do Tomaszowa Mazowieckiego i tak dalej, i tak dalej. I coraz, jakby można powiedzieć, coraz bardziej w interior, coraz bardziej w takie, wiecie Państwo, prowincje ci operatorzy chodzili. Po co? No żeby sprzedać te filmy, ponieważ ich wtedy nie wynajmowano. Więc w pewien sposób, proszę Państwa, to, że kinematograf w tamtym czasie wędrował i że był pokazywany na przykład na jarmarkach, w cyrkach, w przypadkowych często miejscach, w miejscach z tak zwanym przeciągiem, czyli nie wiem, w jakichś pasażach handlowych, w restauracjach, wynikało w dużym stopniu właśnie z tego, że ci operatorzy filmowi chcieli sprzedać swoje filmy, tak? Bo jeszcze nie wynajmowano. I od razu, proszę Państwa, powiem, jaka była radykalna zmiana koło 1907-1908 roku. Otóż, proszę Państwa, w 1907-1908 roku odbyły się w Paryżu takie kongresy, na których postanowiono, taki przemysł kinematograficzny postanowił, że nie będzie się teraz już kupować filmy na metry, tylko wynajmować kopie filmowe. I teraz zobaczcie Państwo, jaka jest konsekwencja takiego stanu. Oto nie muszę jeździć już po świecie, tylko dla tej samej publiczności, która już jest przyzwyczajona do kina, zmieniam repertuar. Oni przychodzą do kina, po 2 tygodniach zmieniają repertuar, czy po miesiącu zmieniają repertuar, wszyscy obejrzeli, okej, no to nowy film im pokazuje i nie muszę jechać z tymi starymi filmami, tylko tej samej publiczności pokazuje coś nowego. To naprawdę, proszę Państwa, bardzo mocno zmieniło sposób dystrybucji kina i to w Polsce, proszę Państwa, także miało miejsce. Też mieliśmy wielu tych wędrownych kinematografistów pokazujących na jarmarkach swoje filmy. Repertuar nimi jednak się, proszę Państwa, trochę zmienił. Nie były to już tylko i wyłącznie, proszę Państwa, jakieś obrazki z natury, aktualności, jak u braci Lumière, ale pojawiały się komedie, pojawiały się jakieś właśnie takie ferie fantastyczne, jak Georges Méliès'a, pojawiały się jakieś farsy, melodramaty, no takie już, wiecie Państwo, bardziej popularne formy rozrywki. Nawet ukuto, proszę Państwa, taki termin na ten okres w kinie, mniej więcej właśnie początku pierwszej dekady XX wieku, jak kinematograf atrakcji. Nie chodziło, proszę Państwa, o film, jakiś tam temat filmu. Bo filmy były o bardzo różnych tematach. Chodziło o to, żeby każdym krótkim filmikiem zainteresować widza, żeby on był taką atrakcją, która przyciąga do filmu. Stąd taki, do kina, stąd taki kinematograf atrakcji. Zmienia się też odbiorca, proszę Państwa, od arystokracji przez drobieszczaństwo do plebsu, właśnie różnorodność tego odbiorcy. Ale, proszę Państwa, zaczęto także psioczyć na kino. To znaczy, o ile jeszcze kino pojawiło się w 1896 roku na deskach teatru, a więc w aurze kultury wysokiej. To, proszę Państwa, ciekawe jest doświadczenie i ciekawy wypadek z 1907 roku, kiedy umarł Wyspiański. W tym samym mieście, w Krakowie, umiera Wyspiański, nasz wieszcz, i pojawia się inicjatywa, żeby sfilmować jego pogrzeb. Oczywiście sfilmować po to, żeby go później pokazywać w kinach. I co się dzieje? Nagle w Krakowie pojawia się bardzo duża grupa takich, można powiedzieć, konserwatywnych ludzi kultury, polityków, która sprzeciwia się tej idei, tak? Która się sprzeciwia tej idei, żeby zarejestrować pogrzeb naszego wieszcza. Tam był Włodzimierz Tetmajer, tam była Antonina Domańska, jeszcze kilku takich bardziej konserwatywnych ludzi kultury i pisarzy. Natomiast po drugiej stronie był, nie wiem, Boj Żeleński, był też sam prezydent miasta Krakowa, bardzo światły, Juliusz Leo, który uważał, nie, trzeba to sfilmować, bo to jest pamiątka. Zgodnie z duchem, nie wiem, Matuszewskiego, trzeba zarejestrować to jako źródło historyczne na przyszłość.
A dlaczego, proszę Państwa, skąd ten opór? Dlaczego ten opór? Otóż, proszę Państwa, przez 10 lat kino zdążyło nabrać takiej jakby brzydkiej, może nie maniery, jakby kino zaczęło być traktowane jako taka rozrywka plebejska i podła. Ponieważ nie pokazywano tylko i wyłącznie już poważnych filmów, ale pokazywano właśnie te wszystkie komedyjki, melodramaty. I teraz zobaczcie sobie Państwo taką oto sytuację. Tej sytuacji się bali właśnie ci, którzy rozpoczęli tą akcję protestu przeciwko rejestrowaniu pogrzebu. Zobaczcie sobie Państwo taką oto sytuację, że widz idzie do kina na pokaz filmowy trwający, nie wiem, 40 kilka minut, gdzie filmy trwają po minucie, dwie. Wśród tych wszystkich filmów, komedii, melodramatu, jakiegoś filmu pod tytułem Całość przemysłu marmeladowego w Królestwie Polskim, był taki film, nie? Marmelada w Królestwie Polskim, prawda? Nagle pojawia się pyk, pogrzeb Wyspiańskiego. Co się dzieje? No, zaczynają na siebie wzajemnie te materiały wpływać, prawda? Bo ten, kto to ogląda, nie ma już tego, jakby takiego majestatu śmierci, nie ma tego dostojeństwa śmierci, bo nagle śmierć pojawia się w marmeladzie, przepraszam, tak upraszczam, nie? Ale pojawia się na tle komików, którzy kopią się, w coś tam się kopią, pojawia się właśnie na tle tej marmolady i tak dalej, i tak dalej. I tego się bali. Wiedząc, jak wygląda w tamtym czasie seans filmowy, że seans filmowy jest tak dobrą sprawę taką feerią, kalejdoskopem różnych tematów, nagle zamiast uhonorować śmierć naszego wieszcza, pokazać pogrzeb jako indywidualny, można powiedzieć, przekaz, no to wrzucało się go do wspólnego worka, w ten sposób oczywiście demokratyzując przekazy kultury, czyli zrównując je, ale odbierając majestat śmierci, zwłaszcza, że to była śmierć naszego wieszcza. Tak? Więc tego się bano, a to doświadczenie wskazuje i pokazuje, że 10 lat, które upłynęły między 1996 roku, 11, a 1907 rokiem, spowodowały, że kino miało już trochę bardziej podlejszą status, taki już wizerunek, o tak bym to powiedział. Ale, tak jak Państwu powiedziałem, wielu uważa, że to słowo jarmarczne jest nie do końca adekwatne. Owszem, pojawiły się filmy, które były traktowane jako taka banalna rozrywka, ale jak, proszę Państwa, przyjrzymy się niektórym programom kinowym z tamtego czasu na polskich ziemiach, na przykład z Teatru Leona Mettlera z 1905 roku, to proszę zobaczcie Państwo, jakie filmy pokazywano w jednym z wieczornych pokazów. To są tytuły filmów. Wielka japońska procesja żałobna za poległych wojowników, marokańskie sztuki jeźdźców, gra pikami na koniu, podróż na sekwanie przez Paryż, Faust w piekle, tu można zakładać, że to był jakiś chyba film fabularny, prawda? Być może Georges Méliès, tego wiecie Państwo, to lubił takie różne triki. Dalej, Kair i wycieczka do piramid, no to krajoznawczy film przecież, wyścig automobilem do Nicei, zabawy zimowe Eskimosów, obrazy z czasów Ludwika XIV, nie wiedziałem, że już wtedy była kamera, no ale... Jazda kolejką górską, ćwiczenia sfory myśliwskiej, gonitwa za szczęściem, tu prawdopodobnie znowu był jakiś film fabularny, prawda, ukryty pod tą nazwą, nie wiem, proszę Państwa, co tutaj było, nie zachowały się te filmy, a w każdym razie nawet jeśli zachowały to nazwy, nie muszą być adekwatne do tytułów faktycznie tych filmów, się pojawiło w prasie reklama, polowanie na żmiję, podpalacz, berliński chłopak szewski, clown Sydney, no tu była pewnie jakaś komedyjka, tak, no i ostatni, to jest mój ulubiony tytuł, gra w piłkę nogami pomiędzy pierwszym klubem wiedeńskim gry w piłkę nogami, a ansamblem teatralnym. Super po prostu. Ale od razu, proszę Państwa, wiemy, co było treścią tego filmu. Piłka nożna, tylko kto grał? Grali klub wiedeński, nie wiem, co to znaczy, z ansamblem teatralnym, tak? Czyli z grupą teatralną. Ale zobaczcie Państwo, jak przyjrzymy się temu zestawowi iluś filmów, które trwały pewnie kilkadziesiąt minut, zobaczcie Państwo, jaka to jest różnorodność tematów, prawda? I nie są tylko i wyłącznie banalne opowiastki. Tutaj mógłby się oczywiście też znaleźć ten pogrzeb Wyspiańskiego, ale to są, proszę Państwa, także no, takie travelogi, filmy poznawcze, taka encyklopedia. To jest ówczesna, to jest, proszę Państwa, ówczesne Discovery, tak? To, co, proszę Państwa, dzisiaj znamy. No a jeśli tak, to jak, proszę Państwa, ci wszyscy analfabeci mieszkający w Warszawie 50 ponad procent, w Krakowie też 60% analfabetów, przecież dla nich to było poznawanie świata. Oni przez swoje życie, przez całe swoje dotychczasowe życie nie zasięgnęli tyle informacji, ile na jednym pokazie filmowym mogli jakby skorzystać, tak? Bo nagle zobaczyli sekwanę, w ogóle wiedzieli, że jest w Paryż, nagle zobaczyli, proszę Państwa, te piramidy w Kairze, tak? Nagle świat się dla nich otworzył. W związku z tym, proszę Państwa, ten kino jarmarczne miało niezwykłą też funkcję poznawczą. Ono uczyło ludzi, jak wygląda świat. Oczywiście coraz więcej było w tym, tak jak powiedziałem, rozrywki, ale nie była jedyna. I mieliśmy, proszę Państwa, dwóch. Znaczy jeden, ale dwóch, to znaczy, bo bracia byli, nie? Więc to samo nazwisko. Mieliśmy wielu takich entreprenerów, takich kinematografistów, ale ci są najsłynniejsi, Władysław i Antoni Krzemiński, proszę Państwa, ci to mieli takiego, powiedziałbym, proszę Państwa, szwendaka, tak? Więc oni obeszli cały właściwie wielkie imperium rosyjskie.
co ułatwiało fakt, że oni mieszkali w Częstochowie, też w Łodzi, w Warszawie, a ona należała oczywiście do Imperium Rosyjskiego i właśnie nie było żadnych granic, nie? Wtedy. Już po powstaniu styczniowym właściwie te ziemie zostały wchłonięte, w związku z tym nie było żadnych granic, oni mogli sobie, przeństwa, jeździć. Tu przeństwa wymieniłem nazwy miast, przeństwa, w których oni byli, a to nie są wszystkie. Tuła, Moskwa, Wołogda, Archangelsk, Perm, Jekaterynburg, Ufa, Samara, Astrachań, Krasnojarsk, Irkutsk, Taszkent. Przez jakieś 7 lat krążyli po całym tym terytorium. I co robili? Jeździli swoje filmy w tym okresie wędrownym, wywozili te swoje filmy, pokazywali je, często Polonii, na przykład na Syberii, to był szczególny moment dla tej Polonii, kiedy nagle mogli na przykład oglądać filmy ze zdjęciami z Warszawy, a na dodatek na przykład ci bracia krzemiscy dawali im możliwość komentowania tego, co oglądają, bo pamiętali te obrazy, pamiętali te miejsca i oni byli tymi, wiecie państwo, takimi pyskaczami, komentatorami filmów niemych, bo było takie kiedyś, państwa, taka instytucja człowieka, który komentował filmy nieme, no bo wiadomo, bo musiał wyjaśnić, co na tym zdjęciu jest. I oni po prostu ze wzruszeniem w oczach, to wspominają bracia krzemiscy w swoim takim nieopublikowanym pamiętniku, oni ze wzruszeniem w oczach wspominają, że jak byli na Syberii, w niektórych miastach, nagle w Irkucku na przykład też pojawiają się Polacy i traktują to jako, można powiedzieć, taką forpocztę polskiej kultury, nie? To kino, które oni pokazywali. Także to też było niezwykle ważne. I przecież z czasem, pomimo tego, że naprawdę lubili podróżować, osiedlili się w Częstochowie, przetrwał przeństwa jeden taki reportaż zrobiony przez nich, bo tu przeństwa dotykamy pewnej ważnej rzeczy. Otóż przeństwa, ci objazdowi kinematografiści, ci operatorzy filmowi z tego okresu wędrownego, oni w pewnym momencie zdobyli przeństwa kapitał na swojej prezentacji filmów, i pomyśleli, skoro zdobyłem kapitał, to może nie będę ograniczał się do pokazywania filmów, które sprowadzam z Paryża czy skądś inąd, tylko może sam nakręcę film. W Częstochowie, w Łodzi. Może zarejestruję jakieś wydarzenie ważne dla Polaków w tych miejscach. I zaczęto, przeństwa, tworzyć kroniki aktualności. Zaczęto tworzyć filmy dokumentalne. Bracia krzemińscy także je robili. Przetrwał, tak jak państwo widzicie, ten pożar zapałczarni w Częstochowie w 1913 roku. I to już był, przeństwa, początek polskiego przemysłu filmowego. Oto kiniarze, mając pieniądze, więcej niż się spodziewali, bo naprawdę przyniosło im to duże zyski, bo ludzie wtedy chodzili gremialnie do kina, mówią, co z nimi teraz, z tymi pieniędzmi zrobimy, a zainwestujmy je w filmy. I tym sposobem, państwa, od kiniarzy poczynając, rozpoczął się tak naprawdę przemysł filmowy, tak? Polski przemysł filmowy. Z tego jeszcze okresu jarmarcznego, tego okresu do 1907-1908 roku. Państwa, no i tutaj ten trzeci okres, to rozwój przemysłu, tu, proszę państwa, słowo przemysł jest jeszcze nieadekwatne. Właściwie początek przemysłu, to było jeszcze wciąż rzemiosło, to nie były jeszcze, wiecie państwo, wielkie hale, wytwórnie, laboratoria, prawda, jakieś atelier, nie, to wszystko było jeszcze dość ubogie, ale proszę państwa, mniej więcej od 1908-1909 roku zaczyna się początek przemysłu filmowego w Polsce, co ma związek oczywiście z tymi globalnymi zmianami, o których państwu mówiłem, mianowicie, że powstają biura wynajmu, że już nie trzeba wędrować, że można sobie założyć stałe już kino, a nie jakieś sezonowe, doraźne, stałe kino w jakimś mieście, pojechać do dystrybutora, który jest w tym mieście też, bo widzi, że zwietrzył interes, wziąć filmy i pokazywać co 2-3 tygodnie, zmieniać repertuar, czyli to, co my, państwa, dzisiaj znamy, prawda? Nie trzeba gonić za widzem, to widz goni za kinem, tak? Przychodząc do kina i oglądając kolejne filmy. I to jest ważny, państwa, moment w ogóle w rozwoju w historii kina powszechnego, ale także i polskiego. Zobaczcie państwo, 1908-1909 rok i nagle, jak grzyby po deszczu, zaczynają wyrastać, państwa, polskie filmy. Dłuższe niż te 2-minutowe, o których państwu mówiłem. Powstają 2 pierwsze filmy, nazwalibyśmy je z perspektywy tamtych czasów długometrażowe, chociaż trwały 8 minut, nie? Znaczy jeden z państwa, państwo za chwileczkę obejrzycie, nie? Ten długi metraż, nie? Pruska kultura, 1907-1908 rok i Antoś pierwszy raz w Warszawie. Wyprodukowane, państwa, przez kogo? Przez właścicieli kin. Pruska kultura zrealizowana i wyprodukowana przez właściciela kinematografu Siła na Marszałkowskiej, Mordechaj Towbin, chciałem powiedzieć polski Żyd, ale to nie był polski, czyli właśnie warszawski Żyd, Mordka Towbi, postanowił zrealizować film fabularny za pieniądze zgromadzone na pokazywaniu filmów w kinach. I zrobił, proszę państwa, ten film. I teraz, jeśli państwo pozwolicie, to ja bym go teraz pokazał, właśnie ten film. Bo on jest 8 minut i tak mi się pasuje, żeby teraz to przebić. Okej? Okay? Dobra. To panie Wojciechu, gdyby pan był uprzejmy pokazać film Pruska kultura. Za chwileczkę jeszcze wrócimy do... Tu przy okazji, proszę państwa, pierwszą gwiazdą polskiego kina
był Antoni Fertner, kojarzycie go Państwo ze starego kina pewnie, nie? Ćwiklińska i Fertner, nie? On później w latach 30 taki jowialny grubasek, prawda? Ale zaczynał jako młody chłopak w 1908 roku filmem Antoś pierwszy raz w Warszawie. Więc on to samego, to była pierwsza polska gwiazda filmowa, śmiało można Państwa powiedzieć. Bo on nie tylko jeden film zrealizował, ale później serię filmów, w których zawsze tytuł był Antoś, Antek, Antoni, czyli odnoszący się do jego własnej postaci. A teraz, proszę Państwa, ten film, który uważany był, proszę Państwa, za zaginiony do 2000 roku, uważano, że no, tego po prostu filmu nie ma. I tu nagle, dzięki małżeństwu historyków Małgorzacie i Markowi Hendrykowskich, film odnalazł się pod Paryżem, w archiwum pod Paryżem w 2000 roku i można go dzisiaj oglądać. Czyli właściwie film, który rozpoczyna polską kinografię. Jest to naprawdę, proszę Państwa, dość niezwykłe. Bardzo bym prosił, Panie Wojciechu, może o zamknięcie światła, to znaczy o ściszenie. Nie ściszenie, tylko ściemnienie. Ściszenie światła, o tak, metaforycznie powiem. Męczeństwo czy cierpienie polą Polski. Proszę bardzo. Państwa, cały film był oparty o sprawę dzieci wrześniejskich. Odmowę mówienia pacierza po niemiecku. I tu mamy, Państwa, apel 6 1901 roku. Panie Wojciechu, bym mógł prosić troszeczkę ciszej muzykę. Bardzo dziękuję. I to jest, proszę Państwa, oparte o właśnie ten dramat wrzesieński, kiedy to dzieci zastrajkowały w Poznańskiem, nie chcąc modlić się po niemiecku. Tutaj mamy jakąś scenę właśnie w polskim domu, pewnie jakieś święto, wnoszony jest sztandar. Jak Państwo widzicie, spełniam teraz takie funkcje, jak kiedyś spełniano, czyli tego komentatora, bonimentiera, czy w Polsce mówiło się pyskacza. Muszę, prawda, trochę pokomentować. Wiedząc, że dzieje się właśnie jakieś takie święto, czy manifestuje się tutaj właśnie narodowe barwy, wszystko się dzieje oczywiście w Niemczech, Bismarcka, czyli takim okresie Kulturkampfu, gdzie niechęć w stosunku do Polski była dość duża, no to przychodzą oczywiście żandarmi, na początek oczywiście się napiją wina, bo czemu nie, czy tam czegokolwiek, a później zrobią swoje, czyli zaczną represje. Też bym w tej kolejności zaczął przez. Zawsze można się wina napić. Można zrobić swoje. Ostrzegli ich prawdopodobnie. Tutaj nie mamy pewności, proszę Państwa, co tak na dobrą sprawę było. I tutaj inwencja pyskaczy, komentatorów mogła być wielka. Mogli mówić, co chcieli tak naprawdę. Nie? Wkładać w usta tych bohaterów w kinie niemym swoje własne dialogi. I tu już jest, proszę Państwa, scena, kiedy te polskie dzieci, między innymi polskie dzieci, przychodzą do szkoły. Na lekcję religii do tego niemieckiego nauczyciela. Wszystko przyniosło, tam widzicie Państwo głębia ostrości, czyli nawet jakieś próby bardziej wyrafinowanego inscenizowania niż pokazywania wszystkiego płaskiego w jednym kadrze. Ktoś tam przeszedł w tle. Trwa lekcja. Nie bardzo wiemy, na jaki temat. Ale nauczyciel pisze na tablicy takie błogosławieństwo dla wielkich Niemiec, tam Boże błogosław wielkie Niemcy. A wiemy, że przynajmniej część z tych uczniów to są Polacy, polskie dzieci. Jeden z nich to ten syn postaci bohatera, którego poznaliśmy już w pierwszych ujęciach filmu, w pierwszych scenach filmu. Długo to trwa, trochę dziwnie skadrowane, ale wiadomo, chodzi o papcierz po niemiecku, chodzi o mówienie o tym wszystkim po niemiecku i tego wyznawanie, czy chwalenie Boga po niemiecku. No i też oczywiście, aby Bóg miał w opiece Niemcy. A nasz, nazwijmy go Jasiu, dopisuje Polska kochana. No i tu się zaczyna piekło, jak wiemy, wszystko dzieje się w Prusach, czy w Wielkopolsce, w Niemczech. I do rękoczynów dochodzi, wygania go do domu pobitego, dzieci korzystają z okazji i dają dyla. No, myślę, że ten komentator mógł tak to powiedzieć, no, ktoś inaczej, że się lekcja skończyła. Ja wolałem tę pierwszą wersję, pamiętając, że dawałem dyla. Przychodzi do domu szeństwa i oczywiście wszyscy zatroskani tym, że nauczyciel
jakiś kulturtrager go tak po prostu potraktował w sposób bardzo nieludzki. Przyszedł ojciec właśnie teraz, bo to był chyba jakiś dziad tutaj, a tu ojciec, och, ja mu pokażę, och, ja mu, moja biedna głowa, jakoś tak. Nie, nie rób tego, nie rób tego, nie idź, nie mści się, bo zrobią nam krzywdę, wygonią nas. Nie, męska duma mi nie pozwala. Idzie, chodź tutaj. Chodź tutaj, co ty zrobiłeś mojemu synowi? I tutaj oczywiście, proszę Państwa, dochodzi do rękoczynów, górą nasi. No. I oczywiście nauczyciel nie pozostał dłużny, nie chciał się bić, rzecz jasna, tylko poszedł do władzy, doniósł, że go złamał na pół i wrzucił o ziemię i wysyłają oczywiście znowu jakiś patrol żandarmów do tego domu naszego bohatera. Przepraszam Państwa, że ja to wszystko tak tłumaczę, bo to wszystko widać w tym filmie, ale w początkach kina nie do końca chwytali poszczególne ujęcia, poszczególne wydarzenia, łącząc je w przyczynowo-skutkowy ciąg. Co takiego zrobiłem? Nic nie zrobiłem. Nie zabierajcie go, błagamy, na kolanach błagamy. Może się napijecie. Poszli. Poszli tym razem. Chyba nie byli spragnieni. Och, och. Ten film, proszę Państwa, de facto składa się jakby z dwóch części. Pierwsza to jest już właśnie ta scena związana z Wrześnią. I tu się pojawia, proszę Państwa, już taka bardziej, można powiedzieć, fikcyjna sytuacja, że wygonieni są właśnie z tej prowincji poznańskiej, że nie mogą już tu w niej mieszkać. Jak Państwo pamiętacie, w sprawie wrześniańskiej tak nie było. Zostali ukarani ci rodzice tych dzieci, ale nie trzeba było ich nie jakby wyrzucać, nie musieli migrować. A to dlatego, proszę Państwa, że druga część tego filmu, krótsza, nawiązuje do innej sprawy, którą my znamy z polskiej historii, mianowicie do wozu Michała Drzymały. Tak? Tego, który nie mógł oczywiście mieszkać w nieruchomości, ale wymyślił sobie, że będzie w związku z tym jeździł cygańskim wozem i przesuwał co jakiś czas, prawda, na kołach ten wóz. W związku z tym, no, można powiedzieć, nie był to dom, nie była to nieruchomość, ale ruchomość wprost. No i, proszę Państwa, oni najpierw oczywiście wychodzą, pewnie idą do tego wozu cygańskiego. W każdym razie za chwileczkę będzie ten wątek. Żegnają się ze swoim domem, wygonieni przez pruskich żołdaków, pruskich żandarmów i dom zamknięty. Ten w Pickelhaubie szczęśliwy, zamyka drzwi. I film mógłby się, proszę Państwa, już skończyć takim trochę z zakończeniem otwartym, co też z nimi się stało, ale słaba jakość, proszę Państwa, niestety ta kopia nie została zrekonstruowana, chyba nawet nie jest to możliwe teraz już. Mamy do czynienia, proszę Państwa, z wozem, to proszę zobaczyć, dziecko pokazuje nawet, ten siedzący tam na tych schodach, pokazuje nawet palcem, tak dotyka tego koła, nie? Żeby pokazać, że to jest na kołach wóz, czyli że mamy do czynienia właśnie z nawiązaniem do słynnej historii Michała Drzymały, na którego to wszyscy Polacy składali się, prawda, na jego nowy wóz. No, to była głośna sprawa, też zresztą nagłośniona przez media obce, tak samo jak zresztą sprawa wrześniańska. No i dochodzi, proszę Państwa, znowu do jakiegoś konfliktu. Trochę nie wiemy, o co chodzi. Nie wiem, może... Nie wiadomo. W każdym razie, o proszę bardzo, zabijają naszego bohatera. Zakończenie jest definitywnie zamknięte śmiercią bohatera i jakby wszystkie stany pochylają się nad tym bohaterem. Proszę bardzo, poproszę o światło. Jak się Państwu film podobał? Proszę Państwa, to jest coś niezwykłego i można traktować w kategoriach cudu. To też, że się światło włączyło. Można, proszę Państwa, traktować w kategoriach cudu fakt, że znaleziono, proszę Państwa, pierwszy długometrażowy, przepraszam za to wyrażenie, bo on nie jest długometrażowy, ale miejmy to porównanie. Dłuższy film fabularny z 1908, przełomu 7 i 8 roku. A dlaczego w kategoriach cudu? Dlatego, proszę Państwa, że zdecydowana większość filmów tamtego okresu, proszę Państwa, nie przetrwała. My z tamtego okresu, proszę Państwa, czyli z lat 1895-1918, mamy mniej więcej 5-6% wszystkich filmów, które wtedy powstały. I tak się akurat złożyło, że ten film został odnaleziony. Proszę Państwa, dlaczego w ogóle Mordechaj Towbin, facet, który prowadził biznes warszawski Żyd, właściciel kinematografu, postanowił, proszę Państwa, zrobić taki film, w gruncie rzeczy patriotyczny. Między innymi, proszę Państwa, na fali ówczesnych wydarzeń, już nie wrześniańskich, ale w 1907-1908 roku, ponownie w Wielkopolsce dzieci strajkowały.
Ponownie dzieci w Wielkopolsce strajkowały, nie chcąc, prawda, być poddanym temu procesowi germanizacji. Znowu odmawiały mówienia pacierza po niemiecku. I wtedy Mordechaj Tobin zwietrzył, że to będzie bardzo ciekawy temat. On pokazując w Warszawie, czyli w Imperium Rosyjskim, prawda, które było już coraz bardziej skonfliktowane z Niemcami, pokaże film, będą przychodzić na to tłumy, obudzi ich patriotyczne uczucia, zarobi na tym dużo pieniędzy, prawda, a przy okazji dowali Prusakom. Prawda, przepraszam za to wyrażenie. Niestety, proszę Państwa, władze warszawskie, władze rosyjskie uznały, że ten film jest zbyt ostry politycznie i nie dopuściły do jego prezentacji w Warszawie w tamtym czasie. W związku z tym Mordechaj Tobin wydystrybuował ten film, wyeksportował go do Francji, do Włoch. Dzięki temu ten film w ogóle przetrwał, prawda, bo mamy go z francuskiego archiwum. Tam się podobał ten film, był nawet pokazywany też w częściach, takie ruchome obrazy, powiedzielibyśmy po jednej minucie, po dwóch minutach. Tu mamy do czynienia z całym właściwie filmem. I został, proszę Państwa, ponownie wprowadzony na polskie ekrany, bo przez moment mignął w Warszawie, moment, ale zaraz zdjęła go cenzura carska. I, proszę Państwa, został ponownie pokazany w 1914 roku, kiedy wybuchła wojna, prawda? Pierwsza wojna światowa między innymi między Prusami, a Niemcami, a Rosją. Wtedy rosyjskie władze uznały, że to jest bardzo dobry film propagandowy i że warto, prawda, go pokazać. Także zobaczcie Państwo, właściwie Mordechaj Tobin chciał spieniężyć nasz patriotyzm. Tak? Uznał, że to jest bardzo dobra moneta. Czemu nie zresztą? Kino na tym polega, proszę Państwa, żeby zrealizować coś, na co widzowie pójdą i dzięki temu zwrócić koszty i zarobić. Nie? Nic złego, proszę Państwa, w tym nie ma. Ale jedna rzecz, proszę Państwa, taka jest dość symptomatyczna. Tutaj pozwolę sobie na takie trochę filozofowanie. Otóż zobaczcie Państwo, pierwszy polski film dłuższy i o czym on jest? O walce narodowo-wyzwoleńczej. O czym on jest? O historii. W gruncie rzeczy, proszę Państwa, jeśli szukamy, proszę Państwa, jakiejś identyfikacji każdej kinematografii narodowej, to myślę, że śmiało byśmy powiedzieli, proszę Państwa, że polska kinematografia historią stoi, nie? Stała kiedyś i proszę zobaczyć, stoi dziś, bo najwięcej, najlepszych filmów, jakie teraz powstają, to są też filmy historyczne, tak? Te, które zwyciężają przeróżne festiwale. I można powiedzieć, że pruska kultura otworzyła tą tematykę historyczną, a jednocześnie narodowo-wyzwoleńczą, tak? Patriotyczną w jakimś tam stopniu. Przepraszam, proszę Państwa, już. O. A tego Antka, no to już mówiłem, fajny facet, Antoś pierwszy raz w Warszawie, komedyjka o pół roku późniejsza, no taka, wiecie Państwo, niewybredna. Przyjeżdża Antosza, czyli plebej z tego, gdzieś z jakiejś prowincji i go dwie kurtyzany łapią w szpony swoje i kurka, kroją go z wszystkich pieniędzy, mówiąc kolokwialnie. Tak? No i wraca. No, takie, wiecie Państwo, no, taki ostrzegawczy film przeciwko damom lekkich obyczajów. Nie? Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, w polskie ziemie podzielone na te trzy zabory nie miały równomiernych szans i aktywów do tego, żeby stworzyć przemysł filmowy. Najsłabiej było, czego się Państwo domyślacie, w Niemczech, tak? Bo tam nie można było tworzyć polskich firm, tam nie można było prowadzić polskich kin. No, pruska kultura to pokazuje, co robiono z polską kulturą, tak? Można powiedzieć. Dużo lepiej było z punktu widzenia, wiecie Państwo, jakby wolności słowa, wolności wypowiedzi, oczywiście w Zaborze Galicyjskim. I Galicyjskim w związku z tym powstało bardzo dużo filmów będących rejestracją, na przykład jakichś przemarszy, odsłonięcia pomników, Wyspiańskiego, który umiera, no to są tematy, to jest temat patriotyczny. Natomiast najlepiej kinematografia rozwijała się w Zaborze Rosyjskim. W Warszawie, w Częstochowie, w Łodzi. Dlaczego? Dlatego, że była otwarta na całe imperium. To, co się zrobiło tutaj, można było sprzedać gdzieś tam. To, jak się nabyło na przykład jakiś film jako dystrybutor, tak, zaczynał Aleksander Hertz, o którym za chwileczkę powiemy, ten, który wylansował Pole Negri. Jak się kupiło duński film światowej sławy, Otchłań z 1910 roku, to można go było później dystrybuować na całą Rosję i zarobić na nim ogromne pieniądze. Nawet nie robiąc swoich własnych filmów, tylko dystrybuując inne, bo ten rynek był otwarty. I dzięki temu, proszę Państwa, czy na skutek tego, proszę zobaczyć, proszę Państwa, że centrum filmowym w gruncie rzeczy naszego świata przez całe prawie 100 ponad lat jest Warszawa, tak? Warszawa, a zwłaszcza w kinie przedwojennym. Kinie drugiej RP absolutnie dominowała Warszawa. To była warszawsko-centryczna jakby perspektywa. Rzadko kiedy twórcy filmowi wyjeżdżali gdzie indziej. Wszystko kręcono w Warszawie, w atelier warszawskich, a jak można było to na ulicach warszawskich, jak różne komedie muzyczne, tak? I to było spowodowane wcześniejszą historyczną zaszłością, ale to taki trend może, proszę Państwa, trochę ekonomiczny dla tych, którzy się lubią ekonomią zajmować. O tym, proszę Państwa, już mówiliśmy o tym filmie i, proszę Państwa, przejdźmy do jakby ostatniego pasusu tego naszego dzisiejszego spotkania, ostatniej części. Mianowicie mieliśmy przed chwilą sprytnego realizatora, producenta, jakim był Mordechaj Tobin, który oczywiście wykorzystał temat patriotyczny i próbował zarobić na tym filmie. Ostatecznie zarobił na nim, bo jak go wprowadzono w 1914 roku, to Polacy gremialnie na ten film poszli, żeby się jakby tym Prusakom odwdzięczyć. Natomiast, proszę Państwa, drugim, który ufundował
no, wielką sławę i siłę najważniejszej firmy producenckiej w polskiej kinematografii do 1939 roku był Aleksander Hertz, inteligent, bankowiec, ale także członek PPS-u, który został przez władze jakby carskie po 1905 roku, po tym, wiecie państwo, po tej takiej rewolucji w Rosji, ale także po zamieszkach i różnych strajkach w Polsce, został przez władze posadzony w areszcie, osądzony, ale nie było na niego dowodów, nakazano mu tylko opuszczenie Królestwa Polskiego, czy właśnie prywilicjańskiego kraju, tej dawnej kongresówki, nakazano mu opuszczenie tego kraju, w 1908 roku wyjechał, w 1909 roku wrócił, już nie chciał być ani bankierem, ani walczyć o niepodległość, jakby było to dla niego dość, i zajął się całkowicie w 1909 roku przemysłem filmowym, polskim przemysłem filmowym. Zaczynał, tak jak państwu mówiłem, od kina, później zaczął rozprowadzać filmy innych, z innych krajów na całą Rosję, a jak zgromadził kapitał, to postanowił także kręcić swoje własne filmy. I już nie aktualności, wiecie państwo, jakieś kroniki, tylko filmy fabularne, coraz dłuższe. I to, proszę państwa, był jednym z tych, który adaptował literaturę, zrobił Mejra Jezofowicza, Elizy Rzeszkowej, jak być może państwo pamiętacie. Robił komedie i farsy, wykorzystując popularność Antoniego Fertnera, zrobił drugi z nim film, Antyklawisz, bohater Powiśla, fajna nazwa, Antyklawisz, bohater Powiśla. Farsę Spodnie jaśnie panie, niestety nie przetrwała, z przyjemnością bym obejrzał, nie? Spodnie jaśnie panie. Wściekły rywal, to też farsa. W latach I wojny światowej dostał pozwolenie przez władze niemieckie, które zajęły Warszawę, na zrobienie tak zwanych kiczów patriotycznych, melodramatów patriotycznych, antyrosyjskich. Tak? To był taki zawsze trójkąt. On, jakiś bojownik polski i jakiś zły oficer rosyjski, prawda? I takie mocno propagandowe filmy, ale jednocześnie oparte o trójkąt miłosny realizował. Ale to, co, proszę państwa, z czego najbardziej zasłynął, to z wylansowania Poli Negri. Pierwszej i właściwie jedynej wielkiej gwiazdy filmowej formatu globalnego, jak państwo wiecie. Bo patrząc na aktorki polskie, tak, ale także na aktorów, czy przypominacie sobie państwo jakieś nazwisko aktorki, która odniosłaby taki sukces, czy taką karierę zrobiła jak Pola Negri? Nie znajduję. Tak? To może, proszę państwa, też i z tego wynika, że Pola Negri grała w kinie niemym, prawda? W okresie kina niemego. Jak się odezwała w Stanach Zjednoczonych tą swoją słowiańskim angielskim, tym swoim takim właściwie męskim sznap z barytonem, przepraszam za to wyrażenie, no to już nikt nie chciał jej obsadzać w kinie dźwiękowym, bo ona nie nadawała się do żadnych ról. Ale póki było kino nieme, to mogła oczywiście ukryć się za napisami i być delikatną dziewoją albo femme fatale, co się chciało, prawda? Ale proszę państwa, zaczęła właśnie w Polsce u Herca ta dziewczyna, ta kobieta, Barbara Apolonia Chałupiec, państwo zobaczycie ją dzisiaj w filmie Bestia z 1917 roku, jedyny film, proszę państwa, który z tamtego czasu z Polski przetrwał, ten wyprodukowany właśnie w stajni Sfinksa, w wytwórni Sfinksa Aleksandra Herca, zresztą przez niego wyreżyserowany, państwo zobaczycie, ona się właśnie nazywała Chałupiec, a właśnie Chalupec, bo jej ojciec był Słowakiem z cygańskimi korzeniami, był kotlarzem, ale jednocześnie także inną profesję lubił, taką profesję nie do końca zgodną z prawem, nie? I za to poszedł do więzienia. Ona została razem, wydalony został też z Rosji. Ona została razem z matką, przenieśli się do Warszawy, ale od początku Pola Negri przejawiała właśnie taki talent taneczny, tak? Ona naprawdę miała talent taneczny. Oprócz tego, proszę państwa, no, taką figurę, która wtedy była niezwykle popularna. Bardzo popularna, zwłaszcza w kinie, czyli jakaś tam nie za tęga, przepraszam za wyrażenie, wiotka z dobrą mimiką, z ciemnymi włosami, czarnymi oczyma, właściwie zielonymi, ale na ekranie zawsze wychodziły jak czarne i umiała tańczyć, co bardzo ważne. Połowa filmu Przenica z Polą Negri to jest taka, gdzie Pola jako bohaterka jakichś tam filmów tańczy, prawda? Umiała to robić, bo chodziła do szkoły baletowej, ale przestała uczestniczyć w szkole baletowej, dlatego że zdiagnozowano u niej gruźlicę i matka, no, nie chciała jej narażać na wysiłek, prawda? Ledwo wyleczono została ta gruźlica, w związku z tym nie ryzykowano i ona dalej już nie była tancerką, ale w kinie swoje zdolności taneczne oczywiście wykorzystywała. Wcześniej zresztą grała także w teatrach rządowych warszawskich. I zobaczcie państwo, no tutaj jest właśnie w pierwszym filmie Herca, Niewolnica Zmysłów. To już sam tytuł, proszę państwa, Niewolnica Zmysłów. Femme fatale, która sprowadza na mężczyzn potępienie i można powiedzieć, no, zagubienie. Tak będzie, proszę państwa, w Bestii. Ona też będzie grała tutaj femme fatale. Jeszcze pewnie panowie od muzyki dodadzą trochę tego fatalicznego ducha, także można już dzisiaj będzie odreagowywać tę traumę. Proszę państwa, nazwała się Negri od takiej włoskiej poetki, Ady Negri, tak? Uznała, że Chałupiec to brzmi nie najlepiej, więc Negri brzmi oczywiście dużo lepiej, prawda? Nie Apolonia, ale Pola.
Tak? Zobaczcie Państwo, mówiono na nią czasem polska Asta Nielsen, bo była bardzo podobna do wielkiej gwiazdy ówczesnego kina duńskiego. Tu jest Asta Nielsen po prawej Państwa stronie. A po lewej stronie oczywiście Pola Negri razem ze swoim, jak to mówiła, kochankiem, prawda, poznajecie Państwo tego człowieka, prawda, Charlie Chaplin, tak? Ale to już jest oczywiście okres, Państwa, kiedy ona wyjechała do Stanów Zjednoczonych. To było trochę tak, Państwa, że ona ze Sfinksem zrobiła kilka filmów, później wywinęła, można powiedzieć, znaczy zagrała na nosie producentowi Aleksandrowi Hercowi, starała się zrobić karierę w Niemczech, ale sąd nakazał jej powrót do Polski, dopełnienie kontraktu, zrobiła 4 filmy, między innymi Bestie, i jak już zrobiła ten kontrakt, to wyjechała do Niemiec i tam w Niemczech zaczęła się najpierw ta jej międzynarodowa kariera. Najpierw u Ernsta Lubitscha, a później wyjechała do Stanów i stała się mega gwiazdą filmową. Uważana na przykład za kochankę Rudolfo Valentino, być może część z Państwa pamięta, prawda, Latin Lover, prawda, że wszystkie tam dlały, prawda, niektóre popełniają samobójstwo, kiedy on umarł, prawda, a Pola Negri na grobie Latin Lover Rudolfa Valentino odegrała spektakl spazmów i rozpaczy, prawda? Także nawet niektóre z mediów tamtego czasu, gazet, pisały, że było to bardzo żenujące i bardzo nieładne, jak promuje się polska aktorka, czy właśnie aktorka Pola Negri. Ale to był już późniejszy czas. Tutaj Państwo ją zobaczycie w filmie Bestia. Film Bestia, Państwa, nie jest bardzo wyrafinowany. Z Polską nie ma nic wspólnego, tak bym powiedział. To jest kosmopolityczny, Państwa, melodramat o femme fatale, o dziewczynie, która ściąga na dwóch facetów, swojego takiego plebejskiego kochanka oraz szanowanego męża rodziny, który opuszcza tą rodzinę, ściąga po prostu nieszczęście. Nie? Przy okazji tam się też coś staje, ale nie powiem Państwu co, żeby nie psuć Państwu tego przyjemności z oglądania, ale w każdym razie mamy taki ciemny dramat namiętności, tak jak w melodramatach duńskich z Astą Nielsen właśnie, jak w tytule filmu, najsłynniejszego filmu z Astą Nielsen, Otchłań. Wszyscy wpadali w otchłań namiętności i potępienia. No? Ale, proszę Państwa, zwykle jest tak, że koniec był taki dydaktyczno-moralizujący. To znaczy, przez cały film bohaterowie mogli sobie używać, ale na końcu przyszła kreska na matyska i można powiedzieć, narrator, autor tego filmu machał palcem i mówił: ha, nie warto tak żyć. Lepiej żyć moralnie. Więc, proszę Państwa, dokładnie mamy do czynienia z takim sytuacją. Tutaj jest właśnie ten jej kochanek. Tu oczywiście nie mogło zabraknąć partii w Bestii tanecznej, prawda? Ona się tam miota. Przyznam się szczerze, że jak dziś oglądam, proszę Państwa, ten fragment, to zawsze mnie śmieszy, tak? Bo to jest taki taniec Świętego Wita, jakiś dziwaczny, ale okej. Okay. Może wtedy tak tańczono, nie wiem. To jest w ogóle taniec Apasza. Jak pamiętam pierwszy raz, proszę Państwa, słyszałem ten tytuł, bo tam było, to jest też czasem tłumaczy się jako kochanka Apasza, ale po angielsku, kiedy to przeczytałem, myślałem, że to jest o Apaczu, kurczę, w ogóle, nie? Czyli o tych, o Indianach, nie? A to chodzi oczywiście o tego Apasza francuskiego, prawda, czyli tego rzezimieszka francuskiego. Notabene, kochanka Apasza, czyli francuski rzezimieszek w polskich realiach, nie? Więc, proszę Państwa, film jest ewidentnie kosmopolityczny, tak? Można powiedzieć, że Hertz postawił na taki film, który można sprzedać wszędzie, w całej Rosji, po to, żeby zarobić, a nie po to, żeby go nasycić jakąś taką lokalną specyfiką. To go w ogóle nie interesowało. I, proszę Państwa, drugi film, który Państwo obejrzycie, jest też ze stajni Herca. Tyle tylko, że on już, proszę Państwa, powstał po 1918 roku, ale jest reprezentatywny dla pewnej formuły kina powstającego wcześniej, czyli jeszcze w okresie I wojny światowej, czyli znowu takiego maledramatu, takiego romansu w trójkącie, zresztą oparty ten film, proszę Państwa, jest o słynną sprawę w 1890 roku. Maria Wisnowska, czyli aktorka teatrów rządowych tamtego czasu, mając lat 29, umarła, zabita przez zazdrosnego kochanka oficera rosyjskiego, który miał lat 22. Ona zginęła. Ten kochanek później, pomimo tego, że mu w więzieniu podsuwano między innymi pistolet, żeby popełnił samobójstwo, nie chciał tego zrobić i do 1932 roku żył sobie z poczuciem winy, że coś takiego się stało. I na bazie właśnie tej opowieści stworzono scenariusz. Aleksander Hertz był współautorem także scenariusza, producentem i reżyserem tego filmu, bo on, jak Państwo wiecie, nie ograniczał się tylko do produkcji. I film, proszę Państwa, paradoksalnie, nie wiemy dlaczego, powstał w 1919 roku, ale nie mógł być wprowadzony na ekran. 2 lata walczył z cenzurą. Może dlatego, że byłaby to zbyt znana sprawa, może dlatego, że wciąż żyli ludzie, którzy tą sprawę byli zaangażowani jakoś, uwikłani. Może dlatego, ale proszę Państwa, w prasie trochę trudno znaleźć informację, dlaczego ten film 2 lata przeleżał w polskiej cenzurze, nie był puszczony na ekran. Ale formuła, proszę Państwa, jest taka sama jak w kinie jeszcze tego okresu wojny, czyli taki, wiecie Państwo, melodramat kosmopolityczny o namiętności, która pożera nasze serca, tak? I która sprawia, że my wszyscy wpadamy w otchłań. Podobnie jak w Bestia. Nie? W tym sensie, proszę Państwa, obejrzycie Państwo bardzo analogiczne dwa obrazy. Oba świetne. Jeden pewnie dlatego, nie tylko dlatego, że z Polą Negrę, też dlatego, że z muzyką, a drugi między innymi też dlatego, proszę Państwa, że ogląda się starą Warszawę 1919 i 20 roku, głównie 19. Tą Warszawę, której już nie ma. To jest takie przeżycie, proszę Państwa, dość niezwykłe. Taka wartość dodana, proszę Państwa, w tych filmach starych, bo to jest takie przeżycie etnograficzne, nie? Znaczy niezaplanowane, ale gdy się dzisiaj ogląda po 100 latach, to nagle
fabuła, a tam niech tam sobie, nie? Ale ta Warszawa, nie? Notabene, proszę Państwa, grają poza Józef, tam grają Józef Węgrzyn, wielki aktor przez polskiego teatru i także kina, tutaj właśnie z tym pistoletem. Halina Bruczówna, następczyni Poli Negri, na stanowisku gwiazdy w Sfinksie, tak? Wyjechała zresztą w 1919 roku i w Stanach chciała, próbowała zrobić karierę, ale jej nie wyszło. Ale drugi garnitur, proszę Państwa, tych aktorów, proszę się przyjrzeć, jak oni grają, jak często gapią się w kamerę, proszę Państwa. Jest jakaś scena oni... Czy dobrze? Dobrze? Dobrze zagra? Widać w sensie taką surowość właśnie tej reżyserii filmowej tego filmu. Tak, tak. Tak, to prawda. Bo to jest w ogóle, proszę Państwa, taka historia, o której pisał Bunin, laureat Nobla, prawda, o której pisano bardzo często. Właśnie, to jakby można powiedzieć, że to dziwne, że ta historia, no, w gruncie rzeczy dość banalna, nie? No, dramat namiętności i zdrady, prawda, jakieś tam trójkąta. Zresztą ta aktorka ponoć była bardzo cyniczna, to znaczy wykorzystywała mężczyzn tak, jak kobiety tylko potrafią, czy tego ostatniego nie chciałem powiedzieć. Ale w każdym razie wykorzystywała mężczyzn dość mocno. W tym filmie to jest bardzo mocno podkreślone, bo ta główna bohaterka Lila Wirska, ona, proszę Państwa, jest zła, ale to jest słabe słowo. Ona jest zła do sześcianu, jeszcze jest do tego cyniczna, zresztą to jest to samo pewnie w tym momencie. Nie? Bawi się tymi mężczyznami jak rękawiczką, więc możecie się Państwo domyśleć, co w takiej sytuacji musi się zdarzyć. Nie? Jak ktoś się bawi mężczyzną jak rękawiczką, no to musi się liczyć z konsekwencjami. No. A on taki naiwny 22-letni biedaczek. I proszę Państwa, ta historia, ten prototypowa historia, ona była później wielokrotnie opisywana przez różne książki, filmy, aż zadziwiające, bo takich przecież historii słyszeliśmy wiele, prawda? O morderstwie z namiętności, tak? Aż dziwne, ale jednak rzeczywiście stała się ta historia niezwykle, niezwykle popularna. Proszę Państwa, i to właściwie prawie wszystko. Jeśli Państwo tylko pozwolicie, wiem, że to już jest długo, ale pamiętacie Państwo, mówiłem, że mam tylko jedno spotkanie na ten czas, a na 20 lat mam aż 6, nie? Następnych. W związku z tym pozwoliłem sobie dzisiaj troszeczkę wyciągnąć, wszyscy już tam drepczą w miejscu, ale jeszcze chwileczkę. Otóż, proszę Państwa, gdy się spojrzy na ten repertuar polski, co powstało w tym czasie, tak? Nie tylko jak powstawało w tych trzech okresach, ale gdy się spojrzy, co powstawało w tamtym czasie, to można, proszę Państwa, dostrzec takie napięcie pomiędzy pewnymi formułami i filmami, które były charakterystyczne dla kina ówczesnego, powszechnego, a pewną polską specyfiką, której nie było gdzie indziej. Tak? I warto, proszę Państwa, o tym wspomnieć, jakby trochę podsumowując, dorobek kina do 1918 roku. Oczywiście, proszę Państwa, jak we wszystkich kinematografiach tamtego czasu, zwłaszcza wczesnej kinematografii, z tej tradycji lumierowskiej, dużo było aktualności, takich filmów dokumentarnych, krajoznawczych, prawda, pokazujących miejsca, nie wiem, jak pożar zapałczarni w Częstochowie, ale to, proszę Państwa, jest charakterystyczne, że Polacy mieli wielką skłonność do pokazywania właśnie takich narodowych wydarzeń, zwłaszcza w Krakowie, nie? Czyli wszystkie odsłanianie pomników i tak dalej, Państwo to znajdziecie. I to był, proszę Państwa, taki surogat kina narodowego, bo mogłem obcować z czymś, co przecież na ekranie kinowym było w treści swojej formą uhonorowania mojej niepodległości, której nie było przecież w tamtym czasie. Więc to naprawdę sprzedawało się bardzo dobrze i szybko zwietrzyli ci wszyscy kinematografiści, ci właściciele kin, jak bracia Krzemiscy, że trzeba kręcić takie rzeczy, bo ludzie, pomimo tego, że widzą to za rogiem, że byli na tym, to chętnie to oglądają. Tak? Na zasadzie trochę, proszę Państwa, jak w telewizji, nie? Że się chce oglądać to, w czym się w gruncie rzeczy uczestniczyło. Więc to było niezwykle dochodowe. Dalej, proszę Państwa, adaptacje literatury narodowej. Proszę zobaczyć, proszę Państwa, adaptowano taką literaturę, która z jednej strony przynajmniej nazwiskiem sugerowała kulturę wysoką, nie? Chociaż były pewne opory do adaptowania jej, bo wiecie Państwo, polska literatura miała status świętej, nie? Znaczy, była taka to była ta przestrzeń, która pozwalała przetrwać Polakom przez ciemną noc zaborów. W związku z tym tak łatwo nie brano tej literatury, jak na przykład w innych krajach, tak? No bo ona miała inną funkcję, inny status, ona była sakralizowana. Ale mimo wszystko adaptowano i tak, Mejera Ezofowicza, Sędziowie Wyspiańskiego, Dzieje Grzechu, no dlaczego Dzieje Grzechu? No, bo Żeromski? Nie, bo Grzechu, nie? Po to sięgnięto. Ale z drugiej strony Żeromski zapewniał taką, wiecie Państwo, taki status czegoś wysokiej literatury. No ale nie wybrano, proszę Państwa, Przedwiośnia, no jeszcze wtedy właściwie nie można było, czy jakiejś innej, czy, no właśnie, tylko mówię, jeszcze wtedy nie można było, nie, czy jakiegoś Wiatru od morza, tylko wybrano, proszę Państwa, Dzieje Grzechu, nie? Bo tam jest ten wątek taki sensacyjny, charakterystyczny, czy adekwatny dla kina. Kościuszko pod Racławicami, Krwawa Dola, czyli Szkice Węgla, nawet zmiany tytułów, proszę zobaczyć, Państwo, że starano się jakby troszkę spopularyzować, znaczy stworzyć bardziej atrakcyjne tytuły niż pierwowzory literackie, tak? No bo chyba lepiej brzmi Krwawa Dola niż Szkice Węglem, nie? Przynajmniej do widza, nie? Lepiej brzmi, proszę Państwa, Sąd Boży niż Sędziowie, nie? Zawsze gdzieś tam w tym był taki komponent komercyjny, nie? Żeby troszeczkę to napędzić, nie? Powstawały melodramaty patriotyczne, pruska kultura, patriotyczne kicze, melodramaty, pruska kultura jest dramatem, ale już patriotyczne kicze Sfinksa to melodramaty. Kosmopolitycznych melodramatów, proszę Państwa, było bardzo dużo, czyli takich, jak Państwo obejrzycie, Bestie i Ten Ludzie Bez Jutra. I powstawało kino jidysz.
gdzie indziej, poza Stanami Zjednoczonymi, nie powstające z wiadomych powodów, bo tu mieliśmy liczną mniejszość żydowską, właśnie ta mniejszość była tak duża, że już trochę trudno mówić o mniejszości, ale o tym kinie, proszę Państwa, powstającym jeszcze podczas I wojny światowej, kinie jidysz, tym niezwykłym zjawisku polskim, będziecie Państwo mieli oddzielne zajęcia o kinie jidysz właśnie podczas tych naszych spotkań co poniedziałkowy, więc tego, proszę Państwa, nie rozwijam. Tak mniej więcej wyglądała ta specyfika, trochę uniwersalna, a trochę lokalna, dopasowana do polskiego. Tutaj podstawowa bibliografia, proszę Państwa, dla zainteresowanych, gdyby ktoś z Państwa chciał sobie doczytać, to w tych książkach znajdziecie Państwo, to jest podstawowa bibliografia, znajdziecie Państwo jakieś dodatkowe informacje na temat tego, o czym rozmawialiśmy.